Statito z konta i za to wie, jakie mają karty. Karty są, mają budowany czytnik. Czytnik jest także w stole pokrowym, jeżeli w odpowiednim miejscu gracze te karty ułożą, to po prostu graficy i ekipa techniczna może nam pokazać, jakie te dokładnie karty są u danych zawodników. I widzimy tutaj dosyć mocno Elki. Elki nadrobił. I tutaj mamy ponownie blindy już delikatnie większe, bo big blind 400, small blind 200. Mamy też tutaj ściągawkę jak dla wszystkich chętnych, którzy chcą założyć konto na GG Poker. Pamiętajcie, najważniejsze, kod SZTOS i możecie skorzystać ze wszystkich promocji, które są opisane w komentarzu. Szczegóły są też w opisie każdej transmisji, więc zawsze na pewno dojdziecie do tego, jak coś wszystko zrobić. Generalnie karty takie w kasynach są dosyć wytrzymałe, więc często właśnie gracze sobie tak trochę wyginają, a na karcie nie zostaje znak. Jeżeli cokolwiek by się z kartą uszkodziło, to talia jest po prostu wymieniana. I widzimy tutaj Amadeusz sprawdza z walet 5, więc paradoksalnie nie ma jeszcze takiej złej sytuacji. I trzymamy kciuki, żeby tutaj Amadeuszowi udało się zwyciężyć. Trzymamy kciuki i walet albo piątka jest na pewno bardzo pomocna. Elki tutaj ma 63% przewagi. Możliwe, że tutaj Tomasz Szewczyk masz rację. Będziemy starali się też nad takimi rzeczami pracować. Flop niesprzyjający jeszcze Amadeuszowi, ale też nie zamykający mu szans. Zobaczymy, czy coś jeszcze. Czy uda mu się tutaj to zwycięstwo przechylić na swoją korzyść. Szóstka jest bardzo akcyjną kartą, bo teraz widzicie, liczba autów Amadiego wzrosła do 14. Praktycznie połowa talii została w grze. Daje mu zwycięstwo i zobaczmy. I tak się dzieje, moi mili. Amadeusz tutaj bardzo, bardzo dobry moment znalazł na sprawdzenie tego olina i przed flopem te szanse były naprawdę wyrównane. Długo, długo myślał nad sprawdzeniem, ale uznał, że faktycznie no te staki się już trochę wyrównują i to tutaj Amadeusz szczęśliwie wychodzi na prowadzenie. Miejmy nadzieję, że drugi raz już go nie odda. Też pozdrawiamy. No myślę, że tutaj print, tak jak piszesz, Elki jest zaskoczony na pewno, no ale zasadniczo no to też na tym ma polegać, tak, że to nie jest pojedynek dwóch zawodowych graczy, tylko Elki jest zawodowcem, Amadeusz jest pasjonatem, więc tak, to o czym mówię, to banana poker, więc tutaj macie też pod transmisją opis, a tymczasem pierwszy raz na nożu, na ostrzu noża życie w tym pierwszym secie turniejowe Elkiego. Amadeusz ma król 10, tutaj dosyć pechowo trafił, bo Elki na trzech blindach ma król dama suited, więc bardzo dobry wynik. Seta wygrywa ktoś, no set to taki mały punkcik, no możemy mówić sobie inaczej. Kiedy wszystkie żetony straci zawodnik, zaczynali obaj zawodnicy 10 tysiącami, teraz Amadeusz znowu szczęśliwie trafia dziesiątkę, więc duża szansa, że ponownie tutaj uda mu się zwyciężyć, chociaż liczba autów dla Elkiego też wzrosła drastycznie, tak jak podobno w ostatnim rozdaniu dla Amadiego. Każdy tref, każda dama i każdy walet daje mu zwycięstwo i ósemka nie jest tą kartą i widzicie, pierwsza wygrana dla Amadeusza. I zobaczymy jak to dalej się potoczy, ale na pewno niezapomniane przeżycie, że tutaj mógł z nim zwyciężyć Amadeusz. Myślę, że jego fani tutaj będą zachwyceni. Zobaczymy tutaj świętowanie sukcesu jest Amadeusza z drugą połówką. Tak, tutaj też wiele osób pamięta, że Elki wywodzi się ze StarCrafta, tam też odnosił duże sukcesy, więc to jest, myślę, że legenda nie jednej dziedziny. Nie ma za co, Malika, od tego tu jesteśmy. Czy grają tu Ante?
mają ante na big blindzie płaci zawodnik, czyli płacisz dużego blinda i takiej samej wartości płacisz ante. Elki na batonie, król dama suited. Amadeusz, ten sam układ, tylko nie suited. Widzimy, że przebija tutaj przeciwnika do 1000 żetonów. I zobaczymy, jak się skończy taki ciekawy pojedynek, bo zawsze jak headzapie mają panowie te same układy, no to ciężej jest im coś trafić. Aczkolwiek tutaj trafili, więc all-in jest bardziej taki spodziewany, aczkolwiek trzy karty w kierze mamy. Amadeusz niestety tego króla czerwonego ma w innym kolorze. Elki ma dwa piki, więc też nie ma szans na kolor, ale zobaczymy. Tutaj zagranie za 1200 od Elkiego. Amadeusz raczej nie będzie tego chciał spasować. Cały czas możecie pisać, pamiętajcie, Casio, Amadeusz, czy rewanż jest mile widziany. Czy chcielibyście zobaczyć takie zestawienie? Tutaj panowie obiecali, że rewanż będzie o ogromną stawkę, więc jeżeli tutaj organizatorzy by sprzyjali i gracze wyraziliby chęć, wy też byście chcieli coś takiego zobaczyć, no to moglibyśmy być świadkami naprawdę ogromnego pojedynku. Czy właśnie taki pojedynek o tą ogromną stawkę, czy kogoś innego jeszcze chętniej byście widzieli w takich zestawieniach? Tutaj Amadeusz przebija swojego przeciwnika i zobaczymy, czy będzie w stanie któryś tutaj z zawodników zmusić rywala do spasowania. Tak jak tutaj DP pisze, no o to chodzi w pokerze, żeby zachęcać graczy nowych, bo każdy, kto siedzi w pokerze, ten już tutaj nie potrzebuje dodatkowej zachęty, a też promocja po prostu polega na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, więc cieszymy się DP, że niektórzy też to dobrze rozumieją. Sztosu, sztosu, jak dla mnie petarda, to się dzieje, dziękujemy. Bardzo miło czytać takie komentarze. I zobaczmy, czy tutaj coś niespodziewanego się jeszcze wydarzy. Może Elki uzna, że Amadeusz ma na tyle mocno, że po prostu spasuje swój układ, bo to przebicie na flopie wygląda bardzo mocno. M marze. W poprzednim turnieju, gdzie brało udział 8 osób, Amadeusz odpadł jako druga osoba. Wygrał Marcin ten turniej, a Elki odpadł jako czwarty od końca, więc generalnie panom poszło dosyć podobnie. Na pewno do jednej porażki nie grają, ponieważ tutaj już Elki przegrał w pierwszym potyczce, teraz mają kolejną i na razie widzimy, że ten sam układ panowie pokazali, więc szkoda, że nie miał tutaj Amadeusz troszeczkę lepszego układu, bo by się to szybko potoczyło. Koniecznie Casio kontra Amadeusz, dużo komentarzy widzimy, więc jeśli chcecie coś takiego zobaczyć, to pamiętajcie, dobijamy lajki, dobijamy subskrypcje i wtedy możemy po prostu jak najwięcej w tych tematach działać. I pamiętajcie, dla chętnych, którzy chcą powalczyć w takich turniejach, zdobyć pakiet, czy właśnie mieć możliwość wzięcia z takim turnieju z celebrytami, na GG Poker mamy bardzo dużo promocji. Jeżeli będziecie śledzić Instagram, Sztos Club, Sztos.net na Facebooku, czy właśnie kanał nasz na YouTubie Sztos.net, to jak największa ilość promocji wtedy może do Was dotrzeć. A najważniejsze, zakładając konto na GG, pamiętacie o kodzie Sztos. Też oczywiście przypominamy, że transmisja toczy się z King's Casino w Rozwadowie, gdzie odbywa się festiwal 7 Sztos.